Szpiegul.pl, witam serdecznie. Dziś opowiemy sobie o typach analiz, a konkretnie rodzaje analiz, stosowane metody badawcze oraz badanie potencjału strategicznego i otoczenia konkurencyjnego. Zaczynamy! Z jakimi rodzajami analiz mamy do czynienia w przypadku koncepcji CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu? Są to analizy ekonomiczno-finansowe, strategiczne, wywiadowcze i kryminalne, ryzyka i zagrożeń oraz audyty bezpieczeństwa. W przypadku analiz ekonomiczno-finansowych interesuje nas synteza i historyczna wartość, historyczne wartości, które podlegają analizie w znaczeniu ekonomicznym i finansowym firmy. Analizy strategiczne dokonywane są w celu diagnozy oraz prognozy zmian samej firmy, jak i jej otoczenia, zarówno bliższego, jak i dalszego, czyli otoczenia konkurencyjnego. Analizy wywiadowcze. Są to wszelkiego typu rodzaje analiz, głównie ekonomiczno-finansowe, w powiązaniu z danymi wywiadowczymi, innymi danymi wywiadowczymi. Z kolei analiza kryminalna jest szczególnym typem analizy wywiadowczej. Za pomocą analizy kryminalnej poszukujemy powiązań pomiędzy zaistniałym czynem, często o charakterze przestępczym, mam na myśli nadużycia w firmie, a poszczególnymi osobami, zdarzeniami, przedmiotami w celach wykrywczych. Jeśli chodzi o audyty bezpieczeństwa, celem jest sprawdzenie tego, jak działają rozwiązania techniczne, proceduralne, prawne w firmie. Z kolei analizy ryzyka i zagrożeń są bezpośrednią wypadkową działania wywiadu biznesowego w firmie. Przy wykonywaniu analiz stosujemy cztery typy metod badawczych. Metody ilościowe są to wszelkiego rodzaju metody związane z cyferkami, tak? Czyli wszystkie metody statystyczne na przykład. Metody jakościowe są to metody związane na przykład z analizą treści tekstu, zawartości. Metody mieszane to wtedy, kiedy wykorzystujemy zarówno ilościowe, jak i jakościowe. I ostatnią grupą metod stosowanych są to metody graficzne, wszelkiego rodzaju grafy. Grafy powiązań między ludźmi na przykład. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do mapowania. Mapowania procesów, mapowania strategii. Jest to narzędzie bardzo istotne w pracy analitycznej, w koncepcji CSI, wywiadu bezpieczeństwa biznesu. W którymś z poprzednich odcinków mówiłem o otoczeniu konkurencyjnym. Badanie otoczenia konkurencyjnego jest bardzo istotnym zagadnieniem, właściwie clue istnienia wywiadu konkurencyjnego, którego efekty wykorzystywane są również przez wywiad biznesowy. Wywiad biznesowy zajmuje się również badaniem potencjału strategicznego firmy. Przypomnijmy sobie, czym jest firma. Trzy okręgi. Środowisko wewnętrzne, mikrootoczenie, makrootoczenie. Wywiad konkurencyjny zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego, mikro i makrootoczenia. Potencjał strategiczny firmy to badanie środowiska wewnętrznego. Odpowiednio dobrane zasoby, zdolności i umiejętności to właśnie potencjał strategiczny firmy. Po co? W celu kreowania przewagi konkurencyjnej. Jeśli chodzi o szczegółowe metody badania potencjału strategicznego firmy, to analiza cyklu życia, punktowa ocena czynników wewnętrznych, bilans strategiczny firmy bardzo istotny, łańcuch wartości Portera, analiza kluczowych czynników sukcesu. Otoczenie konkurencyjne badamy różnymi metodami szczegółowymi. Jeśli chodzi o mikro i makro otoczenie,
nie stosujemy tych samych metod. Są inne metody na badanie mikrootoczenia, czyli tego otoczenia bliższego, i inne dla makrootoczenia, czyli dla otoczenia dalszego. I tak, w badaniu mikrootoczenia stosujemy również analizę pięciu sił Portera, badamy profil ekonomiczny sektora, wykonujemy mapy grup strategicznych, możemy stosować analizę GRON, jeśli chodzi o badanie makrootoczenia, czyli otoczenia dalszego. Analizujemy lukę strategiczną, stosujemy ekstrapolację trendów, stosujemy metody jakościowe, takie jak metoda delficka, i bardzo istotne metody analizy to analizy scenariuszowe wykorzystywane w przypadku badania makrootoczenia. To byłoby na tyle. Cześć!